Siema, no może to ludzie stand-up, to witam was w komuniciku Dying Lighta dwójki. Jesteśmy kurde w nowych okonach, gdzie w ogóle nam miga światło ultrafioletowe, ale nieistotne, idziemy za nią. No kurde, wróciliśmy z podziemi, jest godzina do zmroku. Nieźle. Gdzie jest kantyna? W tamtą stronę, w centrum, za tymi zwałami chemii. Ten co tylko ja za nią myśli. Muszę tam pójść. Słabo. Musiałbyś przejść przez tunel. Tunel? Bronią go, jakby to był portal do jebanej Walhali. Mało kto się przedostanie. Może jest. Dobra. O, i mam opcję dialogową, proszę bardzo. Jak to się dotknęło? To moja specjalność. Gdzie ten tunel? Nie tak szybko, kowboju. No dlaczego? Bez biomarkera nic nie zdziałasz. Jesteś zagrożeniem. No to kurde, dawaj nam tam biomarkę. A wiesz, jak ludzie w Villedor reagują na zagrożenie. No, dosyć nerwowo bym powiedział, nawet możesz bardzo nerwowo. Wygląda na to, że dobrze znasz miasto. Żyłem w tym mieście jeszcze zanim świat się rozpierdolił. A co do pomocy? Najpierw biomarker. Bez niego ani rusz. No dobra, no to biomarker. Skąd jesteś? Długo szedłeś? 2000 kilometrów. O, w mordę. Jakim cudem nikt cię nie zaraził? A proste. Nie dałem się ugryźć. Tu jest inaczej. Wszyscy są zakażeni. Aha. Haran. Villedor też odizolowali. Wznieśli. To są zakażeni, ciekawe. Zamknęli nas. I właśnie to nas uratowało. Jak się dostaje biomarker? A, nie dostaje się. Pewołkiesz. Chyba, że ma się kontakty. Ja mam. Chodźmy. Ty masz? No dobrze. Przy okazji. Tu idziemy. Hakon. Hakon. No ja Aiden, słuchaj. Aiden. Miło cię poznać. Już to się umiera, zajebiście. Witaj. W raju. W raju? Trochę mi przypomina króla, żeby jak ten typ. Dobra, przyjmuj tam. Tam podążamy za Hakonem. No dobra, no to podążamy za Hakonem. Ładna w ogóle ta gierka jest. Wiecie, gram co do najwyższych ustawień graficznych. Więc RTX się tutaj działa pewnie ładnie. Oj, mam stealthę dosyć. A mówię, co za ty nasze dupci. Było się w wojsku. No w wojsku się oddziały było, proszę bardzo. Przez 7 lat. Nawet to lubiłem, ale mi przeszło. Przeszło ci. Dostałem wilczy bilet i wyzerowanie konta. O. No i jeździłem taksą. Ała, tak siasz. To się nazywa upadek. I chuj. Przynajmniej dobrze znam. I chuj. No cóż. Dawaj. Ja tu nie wejdę. Halo? A mam poczekaj, że się odnowi. No dobra, jesteś czy sam sobie. Bez inhibitora długo nie pociągniesz. Inhibitora, co? Kiedy ostatnio go dostałem, chyba zrobiłem demolkę. Ej, no nie mogę sobie tak poczekać. Tak jest za pierwszym razem. Jak ja mam tam wejść? Lepiej, jeśli Halo? Się przeżyje, rzecz jasna. Ja tam nie wejdę, czy mi się tylko wydaje? Odrobinę nam stuną. Gdybyś go nie dostał, to tak czy siak byś umarł. A. Tak czy tak bym bez inhibitora, co? No dobra. Dlaczego? To chyba dzięki. Pomagasz? Wiem, że ludzie na ogół boją się pielgrzymów. Ale jeden uratował mi życie. Byłem. A to wyjaśnia. Teraz jestem zainfekowany. To utrudnia podróżowanie. No to zaczynasz od nowa, przyjacielu. Ej, serio, strasznie kula, żeby jako mi przypomina. Takie budy to skarbce. Czekają w nich niezłe fanty. Zajrzyj tam, ja poczekam. To coś? To, nie, to o czym on mówi. A zagajniki dachowe w trakcie przemrzania Villedor wypadły z zagajników dachowych. Miejsc pełnych roślinności, które płonie dzięki rosnącym tam wysokim żółtym drzewom. Miejsce to co świetne źródło miodu, rumianku i innych zasobów. Niech ich trzeba wytworzyć leki. I znajdzie się potrzeby, być może to robić w nich także na jakąś broń. O! Ja mam wrażenie, że przeczytałem to w taki sposób, że nie dało się nic zrozumieć ode mnie. Dobra, co jest? Lawenda. Nie wiem, dlaczego mi się przez lawenda, ale jakiś razin żywica pewnie. Okej. Okay. Ludzie zostawiają w takich miejscach sporo rzeczy. A dlaczego zostawiają? Gdyby ktoś nie zdążył do kryjówki. No to ciekawe, czyli jednak mamy tutaj na świecie jakichś dobrych samarytaninów. Altruistów, kurde. A my sobie okradamy te miejsca. Tak o. Bezpardonowo. A co mamy tutaj? To jest jakiś akumulator samochodowy? Nie, dobra skrzynka. Mam problem z celowaniem jeszcze. No chyba jest. No bo mi się daje. Chyba mi się daje. I otwieramy kufę, jakiś to w kufrze. Co to? To jest za kryształ jakiś? Ktoś musiał je tu schować. Tylko po co?
Co to w ogóle jest? Po tym, jak zrzucili na nas chemię. Niektórzy wierzą, że opóźniają infekcje, przesądy. Czy ty ich nie zbierasz? Zbieram. Przesądni ludzie płacą za nie grubą kasę. O. A ja nigdy nie gardzę pieniędzmi. Ty, mamy źródło zarobku jest już. Jest jedna skrzynia, której sam szukam. Chodź, pokażę ci. Szukasz skrzyni jakiejś? Jakiej skrzyni ty szukasz? W ogóle, ty, mówisz nam, że szukasz skrzyni? A ja potem mówisz, że nam ją pokażę. Takie, co jest? Dobra, czy wszystko to stąd wybraliśmy? Chyba ta, obejdziemy za nim. Hop. Tak on czeka i kłęła na mnie. Nie tam spierdziłeś się gdzieś. Nie ma tajemnic? No coś czuję. A, miejsce do schowania się dobie. Muszę zwrócić uwagę na tę mekę, której się wyświetlają. Tam już coś się nam nie dało. Ej, ładne w ogóle graffiti. Ej, na serio, ładne to miasto jest, tak bez kapu. Kłęła. Dobra, nie taki był plan. Nawet bardzo nie taki. Ale bo wspinamy się z powrotem życia, trochę traciłem niestety. Może wiecie, więcej timingować sobie, kiedy trzymam tą spację, a kiedy powinienem kliknąć na krótko. Ja jeszcze tego nie robię. A bo tu jest nasz Hakoni, gdzie teraz bomba? Tutaj no stoję. Oj, no chyba no... A nie, to to jest? SPC? Czyli macie tu armię? Wiecie, według nich mówili. Stróżowie. Ludzi też tak traktują. A to nie fajnie. Stróżowie to są co? Czyli nie SPC? Uważaj. To właśnie oni pilnują tunelu. Aha. Czyli będzie się trzeba z nim jakoś zaprzyjaźnić albo przekreść. Paku sporo twardzieli wspominało o nowym porządku. Nowym porządku. Zawsze chodziło o to samo gówno. Ja, tu jest podobnie. I robi się coraz gorzej. Coraz gorzej, no widać właśnie. A powiesz coś więcej o nich? Powiedz mi o nich więcej. Uważają się za naszych prawych obrońców. Tępią zarażonych. Przynajmniej to im trzeba przyznać. No to chyba git. Sprawnie im poszło. No dosyć. Ale ich pomoc ma swoją cenę. Jaką cenę? Zapamiętaj jedno. Grasz według ich zasad, albo zdychasz. Ich ochrona baza typowo bardziej przypomina okupację. Nie fajne. No, bo będę uważał. Ostrożny. Tylko nie zawsze się da. SP przegina. A ludzie na bazarze mają już dość. Przeginają, chłopie. Wystarczy jedna iskra, żeby spowodować wielkie boom. No, wojna domowa to chyba ostatnie, czego potrzeba w tym miejscu. Chociaż kto tam wie. Idziemy? Chciałeś mi coś pokazać. Tak. No właśnie. Tak. No to dawaj, dawaj, lecimy. Miałem wrażenie, że on się wydupi zaraz tutaj. Jak tak się zsunął po tym. No gdzie to jest? Gdzie strasznie na automacie leci to. Ten parkour. No miał jaką szybciej, szybciej, bo ja tu pójdę już. Jestem zaraz za tobą i muszę czekać na ciebie. Dobra, teraz gdzieś tam, no to hop. Powinienem doskoczyć bez problemu. Muratki nam się zrobiły przed oczami. Dobra, no i... Hakon, dawaj, kurde, szybciej, szybciej, ile można czekać? Tylko to coś krzyczy tutaj, nawet nie skąd. Ogółkiem chyba ty ganiasz tutaj. Ała! Co mnie kurwa uderzyło? A zombiak tutaj, to co jest? Dobra, teraz mnie nie hitnął, na szczęście. Ej, ale co jest, kurde, zombiak mnie hitnął dwa razy. On znowu nie przyszedł tak w ogóle na luzaka, mnie kurde bije, coś nawet nie jest tam. Ściemnia się. No co to jest? Się budzić. Szybko, otwieraj jakaś. Jest skrzynię. Otwórz. Dostaniesz za to biomarker. O, biomarker rozsysana? Szlak. To jest zamknięta. Nie, 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 zostaw. Jak zniszczysz zamek, wszystko szlak trafi. Kasetka? Dostanę biomarker? Skąd to masz? Znam to miasto jak własną kieszeń. Prawnego sprzętu GRE nie widziałem od lat. I co jest rzadkiego to jest? No pierwszy byś nie wiedział. Kogoś ważnego. A to powinno mi pomóc. Powinno. Ale skąd to masz? Lepiej, żebyś znalazłem. Nie wiedział. Uwierz. Leżało na ulicy przy wejściu do miasta, słuchaj. Oho, i chyba coś zobaczy za nami. Pierdolę, zaspaliśmy. Plan B, spierdalamy. Okej, dobra. Piszę się na to. No i ty, skąd to nie wiedzą, że tu jesteśmy? To jest takie moje pytanie? A my się znowu przemieniamy, zajebiście. Podałabyś jakieś światło UV. Będzie dzięki Hakon? Aiden! Jest
Jesteś tam! Jestem! Jest! Znajdź nie, dobrze się dzieje. Bazar! Bazar, ej, no na bazar nas nie wpuszczą. Za mną, chodź! No dobra, no zalecimy za chłopem. Ja co ufam, czasem byłbyś pisaństwa nocą, co jest jedna rzecz, która gwarantuje ochronę przed zarażonymi, dlatego wypatrzyj go, kiedyś uciekasz w pościgu. Proszę moje kluby o zmysł przesłania zobaczyć w nocy najbliższy świat, zrzucił światło UV, czy co? Jak przysunął sobie kurt, tam mi się pojawi? Tak, tam jest 115 metrów. No dobra, to lecimy. Są blisko, dawaj! Są blisko, no to niedobrze, słuchaj. Wolę się nie obracać za siebie w tym momencie. Tylko run, foria. Zwracaj się na mnie jakieś, wiecie, volatile wyskoczą. No, ja biegnę za Hakonem. Tylko biegniemy kurde okrągłą drogą trochę. Tylko czemu szybciej kurde do mnie? Stronę światła, no co ty nie powiesz? Słyszysz to? No słuchaj, dźwięki jak były wszędzie wokół. Już prawie jesteśmy. Prawie. Jeszcze trochę. Panie Hakon, wiem, widzę. Nie, rzeczywiście, mamy tutaj światło UV. Tylko czemu nas puszczą? Raczej nie. Halo! Stój w świetle! To jest światło, no stoimy w świetle. Oni tutaj podejść nie mogą, jak git. No dalej, otwierać już! Hakon, wyjedz idzie. Kurwa. Wyjedz? Nie ma czasu, mamy tu wyjca. Nie słyszałeś? Mamy... Biomarkery, mówię. Masz. A on? Jest ze mną. Musi pokazać. Wpuść nas chociaż do przedsionka. No niestety, nie mamy. Co powiesz na elektronikę? Wszystkie weźmie, ale nie otworzy. Ty fiucie! Zamknął, okej. Okay. Czyli nie chcę elektroniki. Otwórz! Ja czy pewnie zgasi nam światło. Aha! O. No to dopiero fiut z niego. Ty jebany! No, trochę nas udupił teraz. I tu jest jakiś wyjazd, to plan, że to on, bo wyje jak, no, pokłębiony jakiś. I wzywa kolegów. Do Kiliana, co? No dobra, gdzie to jest? No to biegnij, kurde, szybciej, Hakon, szybciej, szybciej. No i teraz mamy spierdać przed zombiakami. Oła. Ja nie wiem, czy ja mogę skakać im po głowach już teraz? Tak w jedynce, czy dopiero do tego skilla potrzebuję? No nie odwracam się, kurde, słuchaj. Pędzę ile sił w nogach, chyba, hop. No szybciej, no biegnę, Hakon, biegnę, kurwa. Nawet cię dogoniłem już. A ty co? I chyba mnie chłop chce dziabnąć. I nie wiem, gdzie mam iść, Hakon się zatrzymał w miejscu. Hakon, kurwa, kaj mam iść. Gdzieś tam, ja pierdolę. Dobra. O nie, nie. I się wyjebałem. Tylko dlaczego Hakon się zatrzymał? Ja nie wiedziałem, gdzie kaj ja mam iść teraz. Jak on się tak zatrzymał tam? Nie, mogę odradzania, cyk. Gdzie się teraz pie? I takie, no, rozpij się kurde w tym domu, gdzie była lampa UV. Dobra, przy drzwiach. Biegniemy jeszcze raz. Tylko Hakon teraz już dupę. Tu jestem wyjazd obok. To nie ma teraz Hakona? Oła, już mi coś zajebało. Cieszę się. Tak, nie ma Hakona teraz, rząd jest to jakby tam, wiecie. Tam, gdzie mamy iść, i tak to w sumie spoko. Dobra, hop. Dobra, ran. Ty, w ogóle chłop z jakiejś klopy tam wyłaził. Co jest, kurwa? Chyba, cyk. Teraz mam tutaj do góry wejść. Dobra, hop! No bo ładnie przelecieliśmy. Nawet ja idę szybko, szybko, daj dobra, i mamy Hakona. Tutaj też nie ma światło V. To teraz rozmawiaj. To ja! Otwórz! Nie lubią cię! Kilian! Zajmij ich! Aha, jak mam ich zająć? Chyba z 30 ich. Kilian! Kurwa, Kilian! Otwórz! Kilian! Żebyś się wyjebał rano o moje zwłoki. Żebyś się wyjebał rano o moje zwłoki. No ale może z buta to trzeba tak, żebyś się nie wyjebać sam, co ty robisz? Zobacz, no dobra, tylko to przydałoby się broń zmienić jakoś. Jak to zmienia broń? Halo, nie chcę tej broni, kurwa! Ale chyba nie ma wyjścia. To w sumie one nie blokują. Całkiem spoko. Zobacz, cyk. To jest chyba też broń sieczna. O, młotek. Idealnie. Zabij wiale. Cyk ciebie, kurde, cyk! Tak to się ma nabić z nim, jak tutaj przychodzą z jednej strony. O, kolejny, cyk, cyk. O, tym co, jakieś uniki robił chyba. O nie, brak staminki. Padaj kurde na dół. No, i po prostu. No, on będzie wchodził. A skąd się gdzieś ktoś jakiś? Dobra, cyk! Kurde, główka rozwalona, perfekcyjnie, jeszcze tego dam sobie przeszukać. Udało się. Udało się? Też nie sądzę. Cyk, cyk. Jeszcze ktoś? O, tu jest jeszcze jeden. Cyk, cyk. Wiecie co mi się nie podoba, że czasami kurde hity przechodzą przez nich. Tak centralnie przez chłopa przechodzi hit. I to widać.
Dobra, poskładamy. A ja tego przeszukam. A ty to się wspina, wypierdzielaj. Na dół, poszedł. No, otworzono chłopcy tak nie bardzo. To już wszyscy? Właśnie dobie końca, chyba ta. Pomóż mi! O, wyważamy drzwi? Kurde, zostaw typa go. Halo. No i ładnie, kurde, z baseballa. Oluj. Dobre, niedobrze? Chłopa już tam jedzą? A nas chyba zaczną. Ty lampy ufał. Czyżby Kilian nas uratował? Bardzo możliwe. Jeśli tak, no to kurde, piękna sprawa. Kilian, było czekać jeszcze dłużej. Wahałem się. Jednak wolę nie sprzątać twoich flaków nad ranem. A teraz poszli stąd. Daj spokój. Przestań już zgrywać takiego fiuta. Popatrz. Elektronika. Płasi się? Ty nie płasi, Kilian. No, chyba się płasi. To rzadka rzecz. Rzadka rzecz. Jak nas nie wpuścisz, będzie jeszcze rzadsza. Ona ma sweterek, kurde, chłop. A ten to kto? Nowy, a jeden się ma, pielgrzym. Były. Najpierw nas puść? Puść nas, to się dowiesz. Płytki oddech, szeroki źrenice, cały spocony. Przylazłeś się tu przemienić? Nie muszę patrzeć na biomarker. Taki jesteś mądry, to może coś z tym zrobisz. Nie no, ma biomarkera. Kiedyś pomagaliśmy ludziom, Kilian. Oho, czy kiedyś byli duetem jakimś? Pielgrzym. Jesteś tu nowy, co? No, zgadza się, nowy. Jak się tu dostałeś? Wszystko ci powiem, tylko nasz wpuść. Tylko nasz wpuść. Raz czekałem na pielgrzyma. Miał za zadanie... Co takiego? Zresztą bez znaczenia. Bez znaczenia. Nie wiem, kiedy odcinka mam, już powiem szczerze. Co ty knujesz, Akon, he? Dałem mu inhibitor. Przeżył. Oszalałeś? Potrzebuję biomarkera. Nie mam. Bzdura. Bzdura. Sukinsyn. I takie zaraz znajdziemy, na kuchence leży. Zdjęcie jakieś z wojska chyba jeszcze. Znajomi. O, poprzednio mówić, co takie. Wolałem płytkę wojskową. Zawsze szukasz łatwiejszej opcji, co? Wystarczy lampa UV. Wrócę po ciebie, czekaj. Akon, dlaczego mu pomagasz? Kiedyś tak robiliśmy, pamiętasz? Ja? Tak. Ale ty chyba nie. Odpocznij tu przy lampie. Nie słuchaj tego głąba. Nie słuchaj tego głąba. Ty, ale zostawiasz mnie tutaj samego z nim? Ja się go trochę boję, on jest chyba większy ode mnie, głupszy. Kretyn. Kiedyś tak robiliśmy, pamiętasz? Oczywiście, że to pamiętasz, debilu. Debilu. Dobra, kryjówka Kiliana. Mogę go okaż? Ta szopka tu jest. I matka miłosierdzia w jednym. A mogłeś gotować? Co to jest? Zajmij się tym, gotuj. No nie mogę tego podnieść. Życie byłoby łatwiejsze. Żadnych nocnych biegaczy, hakonów czy dylematów. Hakonów czy dylematów. No, hakona chyba nie lubię. To jakąś lutownicę ma. Jakaś wiertarka. Szkoda, że wiertarki nie mogę sobie wziąć. Będzie byłoby pewnie spoko bronią. To ma lampę ufa, tam sobie pewnie śpi chłop. Nie, mogę z nim pogadać, rozmawiaj. Tam pichci już. Ale nie. Zachciało ci się wyższe cele, kurwa. Albo... A mogłeś sobie gotować. Gotować? Czyżby Hakon chciał być kucharzem? Biomarker. Dlaczego tak trudno je zdobyć? Bo to skomplikowane urządzenia. A fabryki, które je produkowały, już od dawna istnieją. Biomarkery łączą się z krwią. Po połączeniu nie można wykorzystać ich ponownie. Czyli nie można od komuś ukraść. Infekcja rozwija się bez kontroli. Jak to było w twoim przypadku. Dlatego ludzie płacą fortunę, żeby załatwić nowy. Oddają wszystkie pieniądze i kryształy. Na szczęście ja i Hakon znamy miejsce, gdzie można je wytwarzać. Wytwarza? Czy co znaczy? De facto miejsce, gdzie jest fabryka dalej funkcjonująca? Znacie się z Hakonem? Zbyt długo. Co miał na myśli, mówiąc, że pomagaliście ludziom? Służyliśmy razem w specjalnej... mniejsza z tym, to nie stare dzieje. No, w specjalnych służbach służyli. Inhibitory? Wielu nie, ludzi medycy? Od nich umiera. To silna substancja. Nie dla każdego. No, my przeżyliśmy. Czasem się zdarza,
Nie ekscytuj się. Po prostu z nimi uważaj. No dobra. Gdzie mogę odpocząć? Gdzie mogę odpocząć? Na podłodze. Dopiero dotarłeś do miasta? Co cię tu sprowadza? To nie jest ziemia obiecana. Wręcz przeciwnie. Muszę się dostać do Rybiego Oka. I Hakon ci w tym pomaga? Chyba nie. On chyba nie chce, żebyśmy tam byli. Z ciebie chłopak, ale... Coś ci powiem? Ale? Nie warto okazywać zaufania byle komu. Kurde, no, to się akurat zgadza. Ufać mnie? Dobre pytanie, skąd wiem, że mogę ci ufać. Dobra, dość tej paplaniny. Idź spać. Do rana i tak nic nie zrobimy. Ty, ma sofę z lampą nawet, proszę bardzo. Jakie wygody tutaj mamy. Możemy spać na sofie. I czy znowu nam się będą śniły jakieś haluny? Nagranie. Jakie nagranie? Dziennik nocnego biegacza, wpis numer 1. Co mamy coś ciekawego? W sumie mógłbym odłożyć takie rzeczy. Zmieniam się dowiedzieć na 24. Chociaż w sumie nie wiem, co mi się przyda, co mi się nie przyda. Nawet nie wiem, jak broń jeszcze zmienić. Dobra, proszę. Ty, coś tu jeszcze raz? Nie, tam jest. Nie, dobra, nic nie ma. No jakieś kłydy powybijane coś. O, idziemy spać. Nie wiem, co są kłydki? Jakieś materace takie małe? Dobra, jeszcze znowu będziemy mieli sny. Tak, mamy znowu sny. Ja pierdziu. Ecie pecie. Byśmy się bawili w coś? Aha, zabawa wchowanego, co? I co, teraz będę mógł sterować we mnóstwo? Na szpital, wiesz? Tu jest na szpital, to Bohakon. Bardzo śmieszny. Udało ci się? Prawie. Biomarkery są w szpitalu GRE. Zaraz tam będę, ale do pełni szczęścia brakuje mi ciebie. Czyli brakuje mu klucza. Jak wyjdziesz od Kiliana, idź prosto przed siebie. Nigdzie nie zbaczaj. Nigdzie nie zbaczaj, co? No dobra. Gdzie jest Kilian? To jest takie moje pytanie, bo... No. Zostawił, kurde... Wiecie. Rękę na ogniu. No chyba oddali się tam coś. No nie, mógł spać poszedł? Nie. Gdzie jest Kilian? No poszedł sobie pobiegać w środku nocy? Tak mi się spodobało? Wiele mamy nagania? 22 minutki. To wiecie co? Możemy sobie jeszcze gdzieś iść. Tymi drzwiami mogę być? Mogę. Dobra, otwieramy. Dalej jest noc, czy mi się wydaje. Eksploracja nocą. Noc są miasta jest pełne zarażonych, gdyż miałem wtedy przemysł głównie po dachach. Gdy znajdziesz się na poziomie ulicy, za wszelką cenę unikaj wyjców. Jeśli cię zobaczą, zaalarmują innych zarażonych i rozpoczną pościg. Sposób pościgu oddaje się za kierowcami na dachy lub schronić się w świetle UV. Okej, czyli światło UV jest de facto takim blokerem dla mnie. Trzymaj się dachów, bo jeśli wyjdzie cię zauważą... No to będzie przerębana. Nie chcę znowu się na nich nadziać. Muszę iść gdzieś tam, co? No dobra, to chodź. Mam nadzieję, że będzie jakiś fajny tutaj, wiecie. Kiedyś wiozłem do tego szpitala moją drugą żonę. Nigdy nie jechałem tak szybko. Wody jej odeszły w 6 miesiącu. Masz dzieci? Masz dzieci? Tego nie udało się odratować. Adga. A poza nim o żadnym więcej nie wiem. Przyszedł. W porządku. Kto normalny chciałby, żeby jego dziecko oglądało taki świat? No, w sumie fakt. Raczej nikt. I niedobrze, staminka! No zjebałem, bo myślałem, że wrócę z automatu, będę się bujał. Ale jednak tak nie było. Dobra, i to jest gdzieś tutaj. Jest tutaj gdzieś, wiecie, zdupić mogę. Idealnie. Outfit, ziemia nieczyja, 2-4. Będę mogę się wyświetliła. Dobra, otwór za pomocą. Cyk. Zamek zepsuty. Zamek zepsuty. Spokojnie, znajdź stary autobus. Autobus? Autobus? W godzinę zero w szpital uderzył autobus. Przebił ściany. Można przejść przez niego do środka. Drzwi są zamknięte, więc jest spora szansa, że zostały tu markery. No, dosyć. Ale dziwny, że zamek zepsuty. Wiecie, tego się nie spodziewałem akurat. Gdzie ten autobus? Nie wiem, tam? Akurat są zombiaki. No jak? No bo ten autobus jest tutaj obok zaraz, a ja znowu skoczyłem na kolca. No i bisty jestem. Nie widzicie mnie, ja się będę skradał. Nie ma mnie. Jestem ninją. No i kurwa, idą tu. Zajebiście. Mam nadzieję, że tutaj mnie nie zaatakują, kiedy ja sobie to otwieram. Ale chyba mnie nie zaatakują. Czemu się w ogóle podniosłem, tak? Oznaczyłem ci bezpieczne przejście. Czekam przy... Są za mną? Są za mną. Tak, zajebiście. Dobra, wiecie co? Ja sobie po prostu idę stąd. Hej, gdzie ty jesteś? Duży budynek, a tam. Co? GRE zajęło wiele z nich, żeby badać leki. Kiedy wszystko poszło się jebać,
znaleźli naukowców ochotników. Zapłacili kupę forsy i co z tego wyszło? Kupa gówna. Kupa gówna, no standardowo. Nie mieli w ogóle pojęcia o tym, co robią i skończyłeś jak skończyło. Prawie, dobra? Prawie. Prawie, prawie, no i ile, kurwa. Znamy dużo czasu, trzymaj się blisko. GEE. No co, czym jest ta maźń, nie wiem. Wygląda dosyć twarde, nie wiem, jakby skrystalizowane coś. Ale dobra, wiecie co ja wam powiem? A my sobie pójdę jakoś... 25 minut odcinka. Więc... W tym momencie chyba zaraz sobie skończymy odcinek. Chociaż kurde, zaraz będą biomarkę. Jeszcze, ale będzie, że to będzie odcinek długi. A dobra, wiecie co? Jebać, idziemy po biomarkę. Najpierw. Po biomarkę sobie skończymy odcinek. No więc za co jechać robisz? Zamknięte. Zaraz walę klucza. Umiesz otwierać zamki? Jasne, najlepiej kluczem. A jak nie masz klucza? Hakon, przeszedłem tysiące kilometrów. Sądzisz, że powstrzymają mnie drzwi? Wyluzuj, tylko pytam. No właśnie, tutaj panie. Być wszystkie potrzebne instrumenty, maestro. Maestro, czy co? Będziemy się bawić wytrychem. Możesz z tego zmontować wytrychy. Zmontować wytrychy, co? Dobra, wytwórz wytrychy. Wytwarzanie, wytrych. Poproszę, dwie sztuki dały się wysformować. W ogóle 87 sztuk złomu. Ha, dobra robota. No i dobra, jak to teraz stworzyć? Żeby wytrych do otwierania zamknięte drzwi i pojemniki wytrych łatwo wytworzyć ze złomu. Pamiętaj więc regulamu uzupełniania zapasów. Po co skoro mogę wytworzyć sobie taką w biegu? Nie wiem, bo swoje zamknięte, bo widzę system taki jak sam chyba taki sam jak ze SKM-u, tak? Ja muszę znaleźć się głównego wytrychu, bo wypuszczę główną wytrychę za pomocą, okej? Aby pojawiał się pewien, czy ja bym poproszę daną wytrychę? Wiecie, właściwie... Tak, czyli system standardowy, widzę. Myślałem, że jakoś inaczej. I teraz zamek łatwy. Dobra. Otworzę się? Otworzę. Git. Łatwiej tylko to było. No, w sumie to był łatwy zamek. O, nie kłamałeś. Znasz się na rzeczy. A, no kurde. Musiałem się znać na rzeczach. W sumie fakt. To był pierwszy moment, ponieważ nie raz wchodził do jakichś dziwnych miejsc. A i znowu kiedy mam ataki. A, nie. Ale, co jest? Dobre pytanie. No co, kiedy wirus cię atakuje? Chciałem powiedzieć pewien rodzaj wirusa, który w prawdziwości teraz jest, ale raczej bym dostał jakąś demonetyzację albo mnie wyświetlił na YouTube, więc wolę nie. Powstrzymałem normalnie w ostatnim momencie. No Bahakon, gdzie ty kurde lecisz? Co mam się teraz w małpę bawić? To nie by mi się to widzi. Proszę, że wiecie, ja mało strumienki mam. Otwórz mi to proszę. Chyba żywica. Nie mogę schować. Ja nie wiem po co mogę się chować. Gdzieś tam, co? Na bacho? Pewnie tam. Ja ten gdzieś tam wleciał, ja pił tyle. Jak on pędzi ten Hakon. Chyba, tyk? Jeszcze ty wygadam, powiem mówił, że potrzebuje mojej pomocy, a jakoś tak wiecie. Nie pokazał nam jak na razie, czym potrzebuje pomocy. Nie pójdę. Nie ma opcji. Cii, chodźmy. Tędy. I co, będziemy się skradać teraz? Ciemna strefa przed nami. Bądź ciemna. Ciemna strefa? Czym jest ciemna strefa? Wejdź w głąb szpitala. Oj, nie. To tam pewnie będzie coś grubego, skoro tam jest jakaś ciemna strefa, jeszcze mam osobny marker. Więc wiecie co? Mamy prawie pół godziny, tam pewnie spędzę, nie wiem, kolejne 15 minut obstawiam w tym szpitalu. Więc w sumie ja bym dziękuję za oglądanie. Mam nadzieję, że odcinek się podobał. Dosyć mało, bo w nim zrobiliśmy odwrotnie, no bo odwrotnie jednocześnie się mylę. Więc nie wiem, możecie napisać w komentarzach. No i co, standardowo. Dziękuję wam za oglądanie, jeśli odcinek się podobał, zostawcie łapeczkę w górę. O, taką łapeczkę. Napiszcie komentarz, zostawcie suba na kanale. No i co, widzimy się w kolejnym odcinku. Albo na streamku. Bye bye. Tak, potrzebuję zaproszenia. A teraz cichaj. No, bye bye.